Hi, how was your day? Shitty. W końcu będę skoro będę zastępować Mitsuru Senpai od teraz, po prostu powiedz mi, kiedy będziesz chciał pójść do Tartarusa. Dam z siebie wszystko. Okej, pogadajmy ze wszystkimi. Wygląda na to, że... Junpei na telefonie chyba siedzi. Mitsuru czyta książkę, fuka na laptopie. A Kihiko coś tam innego robi. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. Fuka nie powinna być tutaj, nie powinna przyjść tutaj aż do niedzieli po południu, ale naprawdę chciała do nas dołączyć. Cieszę się, że jest częścią naszej drużyny. Nie mogę się doczekać do następnej misji. Myślę, że ta cała wymówka o Fuce będącą cały czas chora nie była prawdą. Najpierw ludzie mówili, że często nie była obecna ze względu na to, że ją zaczepiali. Ale wtedy naprawdę zaczęli mówić, że była cały czas chora. Dziwne, co nie? Wygląda dla mnie, że jest bardzo zdrowa. Słyszałem, że nauczyciel Fuki Pane Koda ma mnóstwo problemów. To musi być przez Mitsuru Senpai. Straszne, co nie? Uważaj na moc Kirijo. A co ty teraz powiesz? O, kara Pana Ekody? No cóż, są pewne rzeczy w życiu, które nie chciałbyś o których nie chciałbyś wiedzieć. To jest jedna z tych. Dobra, pogadamy z Fuką trochę. Niestabilny Tartarus, nieważne. Chcę pogadać. Miło cię znowu widzieć. Powiedzieli, że mogę przyjść w niedzielę, ale zdecydowałam przyjść nieco wcześniej. Chciałam zacząć pomagać wam wszystkim tak szybko jak to możliwe. Ale nie miałam czasu, żeby się spakować, więc nie mam niczego ze mną. Okej. Hej, jestem Trish. Oto dzisiejszy odcinek Who's Who. Dzisiejszym tematem jest człowiek w jego 30 latach z okularami przeciwsłonecznych i długimi, czarnymi włosami, które sięgają do jego pleców. Kiedyś spytałem się, co on robił, czym się zajmował, to dość się zdenerwował. Całkiem bardzo, trochę. Dlaczego to się tak stało? Pain, go... A no tak, już rozumiem! Trish! To z Persony 1 i 2, to jest tak jakby nasz... To jest tak jakby nasz zegar tartarusowy, że dajemy jej pieniądze i ona nas leczy, tylko że no, jako że Persona 1 i 2 ma normalne dungeony, tak jak normalnie w RPG-ach, JRPG-ach raczej, to pojawia się tam od czasu do czasu w jakimś dungeonie i oferuje nam swoją pomoc za pieniądze. Kim może być ten... Zaraz... Czarne, długie włosy, tak? Baofu? Z Persony 2? Z goglami ten, co monetami atakował? Być może. Status, zobaczmy, jak wszyscy się miewają. O, Mitsuru, świetnie, ja pierdzielę. Dobrze by było, żebyśmy dzisiaj poszli w takim razie. 39 minut nagrywania, okej. Allah Akbar, bogowie toalety, bądźcie ze mną. Czujesz się normalnie, okej, dobra. Chodźmy do tego Tartarusa, bo Mitsuru dobrze się czuje. Okej. No. No to w Tartarusie posiedzę też z jakąś godzinkę, coś takiego. Od teraz Yamagishi będzie nas wspierać, a ja będę częścią ekipy eksploracyjnej. Także zdecydowałam, że będziesz mógł wybrać członków drużyny do walki. Wiem, że to jest duża odpowiedzialność, ale wierzę, że możesz to znieść.
Od teraz będziesz musiał uformować swoją własną drużynę. No. Dobra. Od teraz będę brała miejsce Mitsuru Senpai. I o, to wszystko okej. Więc tak. Tak jak to powiedzieli przed chwilą, teraz będę mógł formować moją drużynę. Jako, że jest nas więcej niż czterech, to oznacza, że jeden z nas będzie musiał zostać z tyłu. No więc, to co ja zwykle robię, to moim priorytetem zawsze będzie ktoś, kto czuje się świetnie, czyli Mitsuru będzie w naszej drużynie dzisiejszej. Zróbmy to. Okej. I potem biorę ludzi, którzy mają najmniejsze levele, więc Yukari i Junpei. Tak. All right, let's go. I ty też. All right, let's do this. Dobra, Akihiko, ty będziesz siedział na ławce rezerwowych na razie. Więc tak, czy to wszystko, co chcę zrobić? A właśnie. Zapiszę. Save. Tak. W ten sposób... Jesteśmy gotowi. Od 40 piętra. Kurde, gdzie jest następna bariera? Nie pamiętam. Zgaduję, że... 60 piętro? Gdzieś tak? Okej. Dobra. A właśnie! Ej, już, już? Chwila, coś tutaj zbyt spikselizowane to jest. Moment. Rozdzielczość renderowania razy 3. Tak wygląda nieco lepiej. Dobra. Mam nadzieję, że to też coś się zmieniło na OBS-ie. Więc tak, Mitsuru. Więc tak, Mitsuru jest bardziej ofensywna. Potrafi uzdrawiać, potrafi używać magii. Ma też Marin Karin, który jest bezużyteczne, ponieważ to no, czarmuje, jak to po polsku się mówi. No, że powoduje, że wróg w nas się zakochuje, ale to prawie nigdy nie działa, więc pierdzielę to. No, zaraz Bufuli się nauczy na 21, okej, okay, dobra. Okej, okay, idziemy. Właśnie. No właśnie, prawie bym zapomniał. Hello, jak się miewasz? O kurde, chciałem z nią pogadać. Dajcie mi chwilę i sprawdzę, co jest przed wami. O, na 50 piętrze jest. Dobra. I dzięki Fuce teraz będziemy mogli wiedzieć, kiedy, gdzie i jak będzie jakiś boss. Czy potrzebujesz czegoś? O nie, przepraszam, po prostu nie czuję się zbyt komfortowo w tych ciuchach. Przestań na mnie patrzeć. A ty co powiesz, już się przyzwyczaiłaś? Nie, nie przyzwyczaiła się. A ty? Mitsuru Senpai pięknie wygląda, używając tego swojego miecza i Fuka ma uzdrawiający głos. To jest naprawdę oaza na pustyni. Ty kurde zboczeńcu. No dobra, obstawiajcie, ile razy teraz padnę. W końcu to jest nowy... O. Nie, zaraz. O kurde. Defense up. Mamy discharm. O cholera, taktyki nie ustawiłem. Dobra, tactics. Direct command. I tak. Kto następny? Junpei, dobra. Kogo ja mam? Tamlin, okej. No dobra, teraz mogę tylko i wyłącznie zgadywać. Okej. Dawaj, Junpei. Będzie one more i Yukari uzdrowimy. Czy w ogóle... Jest discharm.
Wiem! Mamy Patra. To następny. Nie, ten skurczybyk. W sumie Mitsuru ma... Będzie miała krytyki cały czas, więc... Bądźcie słabi przeciwko Garu. Nie. O kurde, Mitsuru by się nam teraz przydała. Piernicz się. Trudno. Patra. Dobra, nieważne, Yukari użyje Patry. Dawaj, bierzemy ich. Patra na Mitsuru. Czuję się taki zboczony, nakładając im te ciuszki. No pewnie. Nie ma buffu. Dobra. Raczej mi nic się nie stanie teraz. To ja następny. Okej. Discharm. Fuck this. Discharm jest. Thank you very much. Dawaj. Na co on, blokuje wiatr chyba? Tak. Więc Zio nam się przyda. I Rush. O, tak to jest zrobione. 64 expa. To będzie długa sesja z Tartarusem. Nie, zaraz, item może. Medicine. Kurde, możemy jej przecież jeszcze akcesorium jakiś dać. Mamy coś? Nie. Fancy nails. Kurde, musimy jej kupić lepsze uzdrowienie. Znaczy uzdrowienie, uzbrojenie raczej. Mam nadzieję, że coś znajdę w tej skrzynce. Mass drink. B. Tak więc, no, ta historyjka, którą tu chciałem... Kurwa! Chciałem to, którą tu chciałem powiedzieć. Z mrówkami. Kiedy byłem mały, to mnie mrówki kiedyś oblazły. I od tej pory mam... ten, jakby to powiedzieć, traumę. Z tymi skurwysynami małymi. W sumie, no, jeszcze wcześniej... o ile dobrze pamiętam, tam w piaskownicy się bawiłem, tam gdzieś na wiosce u dziadków. Z moją ciocią. Let's go. I ten, no i oczywiście znowu mrówki, nie? Tym razem czerwona, kurde. Plecy mi ugryzła. Ja oczywiście nie wiedziałem, jak to wyglądało, a wiem, że czerwone mrówy to potrafią, kurde, gryźć. Wezmę personę. Że ja pierdolę. A tak czy siak strasznie bolały mnie wtedy plecy, dobrze pamiętam. Item. Będę korzystał z tych słabych przedmiotów na razie. I tak, co trzy piętra będę się teleportował na dół i zapisywał, ponieważ nie chcę wszystkiego powtarzać znowu. Tak więc no. Rozwalić mrówki, rozwalić kurde mrówki. Zielony i niebieski, tak? Czyżby? Tak samo jak te... cholera. Poczekam, aż Fuka przeanalizuje te skurczybyki. Okej. Okay. Przydałyby się nam lepsze ataki uzdrawiające. Raczej skille. Okej, okay, lód i ogień. Dobra, jest. Już po was, skurczybyki. Let's do this! Okej. Okay. Kurde, z pszczołami to też... nie, z osami raczej zbytnio... dobrych wspomnień nie mam. Wezmę ten kubek. Walkyrię chyba już mam. Skoro wiem, co to za persona, to raczej mam, nie? Okej.
kurczybyku. Też jak byłem mały, to mnie kurde żądlili i tak dalej. Cholerne kurde owady. Tak, pszczoły to są spoko, nie? Bo pszczoły przynajmniej miód robią. Ale osy, szerszenie, niech spierdzielają. O, Halki Hogany. Czyżby elektryczność? Tak jest. Akihiko nie ma, kurde, szkoda. A tylko chybisz. Okej. Let's do this! BOOM! Zróbmy to. Ach kurde, nie cierpię tych skurczybyków żółto-czarno-pasiastych. Okej. Strajki, dobra. W takim razie masz jakiś... Nie. Jeden przeciwnik tylko może stać w łeb, ale dobra. Przynajmniej, żeby dwóch rozwalić. Chyba, że Yukari ma Magaru. Nie, nie ma. To mniej HP ma. Ty chyba masz mniej. Dobra, jest. Oczywiście, że mnie. Uuu, ty... Masz. Głupi Hulk Hogan. Tak to się kurde robi w moim sąsiedztwie. Wezmę broń. Może dla Mitsuru będzie to coś. Siren Song będzie dla Yukari. A, o wilku mowa. Charm V, o, to nam się przyda. To leczy ten, zauroczenie. O, właśnie, tego słowa szukałem. Muscle Drink, dobra, Equip. A. Panic Low Odds. Czy to jest to samo, co ja mam? Chyba tak, bo skoro dwa razy jest to... Kurde, Akihiko też ma takie buty. Dobra. Ile mam kasy? 0 jenów. Dalibyście mi trochę pieniędzy. No tak, zapomniałem, że dopóki kart nie odkryję odpowiednich, to w tym, w Shuffle Time'ie, to i kasy nie dostanę. Albo w tym, w walizce jakiejś. O, będzie bliżej? Dobra. Boss być może bliżej. Być może jest bliżej, raczej. O. Pist! Znowu wy. Kurde, zaraz, może jednak zmniejszę. Zwiększę trochę spikselizowanie, bo... gdzie to jest, gdzie to jest? Pomijanie klatek dam na 3. Gdzie to kurde jest? Rozdzielczość renderowania dam razy 2. Nie, kurde, za brzydko wygląda. Dam razy 3 z powrotem. Albo automatyczne. Czy mi się zdaje, czy płynność jest gorsza? Nie, wszystko w porządku. Na razie. Dobra, jest. All out attack. No, o czym mogę jeszcze trochę tak pogadać? Ma buffu. Myślałem nad zrobieniu kolejnego odcinka miejskich legend gier. Już w sumie można powiedzieć, że mam temat, ale do tego potrzebuję pewną grę ukończyć, ponieważ nie chcę na ślepo tego robić. No właściwie to potrzebowałem ukończyć dwie gry, ale jedną z nich... Niech zgadnę. O! Czemu kurwa mnie atakujecie? Wypierdale. Całe szczęście, że tą autosufukadżę mam. Masz, ty kurwa cwelki. No więc tak jak chciałem powiedzieć, ale zostałem brutalnie przerwany. Dawaj, expa.
Tak, muszę dwie gry ukończyć do tych miejskich legend gier, żeby wiedzieć, o co chodzi. Jedną z nich już ukończyłem, właściwie to ukończyłem o wiele, wiele wcześniej, ale musiałem sobie odświeżyć pamięć. Hot Wheels? Nie, ty. Lód. Albo ogień. Dobra. Tak zrobimy. Dawaj. A kurde, mi ciągle się pić chce. Let's go. I ten, to będzie miejska legenda. Będzie taki klasyk, można powiedzieć, który powinienem już zrobić od bardzo dawna, ale nie wiem dlaczego, kurde, nie zrobiłem. Dawaj, exp. Jej. Cztery... Jasny gwint. Ech. Dobra, mamy kasę. Shit, 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 shit. Dobra. Odwrócisz się? Tak, odwrócił się. Dobra, jest. Mamy strategię na manipulowanie skurczybykami. Ma buffu? Kurde, dobrze nam idzie. Jeszcze nie zginąłem ani razu na razie. Ale myślę, że za niedługo odszczekam to. Hell yeah. Dawać mi expa. Okej. Okay. Moje. 127. 1000... O, dobra. Czyli całkiem sporo expa dostajemy na razie. Może być. No chodź. Dobra, zniknął i... Ha, moja strategia działa. Dobra. Dobra, lód. Mitsuru będzie następna idealnie. Ale kurde, muszę przyznać, że Mitsuru ma ładną fryzurę. Oczywiście, że ma fajną. Ale moja jest najlepsza, bo ma niebieski kolor. Jedyny lepszy kolor od niebieskiego, kolor włosów od niebieskiego, to biały. Właśnie dlatego Dante i Nero to są takimi ideałami, można powiedzieć. O! Dobra, jest. Coś się... Czemu z Dio? Czemu z niczym innym? Niech będzie, zobaczmy. Garula. Okej, dobra. Mogę tym handlować. Mimo tego, że już Garu mam. Ale takie mocniejsze nam się przyda zawsze. Tam nie ma nic ciekawego, nawet nie będę się z nim lał. Walizka jest. Tak więc ty musisz zginąć. Tak. Cały czas sprawdzam, jestem już taki. Sprawdzający bardzo często. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Kurde, zapominam cały czas to, co ja chcę mówić. A, dobra, w takim razie tak o sobie pogadam, żeby było ciekawie, ponieważ no, sesje Tartarusowe raczej nie są zbyt ciekawe, muszę sam przyznać. Jedyne chodzenie po dungeonie i lanie się w tą i we w tą. Tak więc no, dzisiaj jest wtorek. We wtorki normalnie let's playów nie nagrywam, ale zdecydowałem się na personę, ponieważ można powiedzieć w cudzysłowie, że jestem na wagarach. Tak właściwie to nie, bo dzisiaj mam dwa wykłady, no nie, profesorowie z tych wykładów, kurwa. O nie, no zajebiście już po mnie. Revolution! Oczywiście, że mnie. Jeśli to by był krytyk, to bym was zapierdolił, wy skurwysyny. Chwila, kto następny? Mitsuru, dobra. Ale kurde, zawsze te skurczybyki atakują mnie, nikogo innego, tylko zawsze mnie.
Jakby wiedzieli, że to jeżeli ja dostanę w piernicz, to będzie game over. Oplułem ekran. A nie, to nie jest. A nie, to jest ślina. Chwila. Mabufu. Mam nadzieję, że po Junpei'u od razu Yukari się ruszy. Dobra. Kur! On następny. Trzeba mnie uzdrowić. Niech zgadnę, obydwoje mnie zaatakują i będzie po mnie. Trzymaj się, Mitsuru. Junpei, ty też? Kurwo. Wiem, kurde, wiem, ale musimy ich załatwić. Gińcie wy, kurde. Nie dzisiaj. Dzisiaj nie padnę ani razu, mam nadzieję. Ciebie już chyba mam, więc kasa. Mimo tego, że HP by nam się przydało, ale wolę pieniądze. Ponieważ jestem chciwy. Okej. Okay. Skill. Dawaj. Nie do końca trzeba uzdrowić, bo mi każdy punkt HP się przyda. Coś jest nie tak. Mam, no, lepszy obraz. Dajcie mi chwilę i powiem wam, gdzie jest ten boss, na którym piętrze jest ten boss. Dobra, tutaj znajdziemy teleporter. Cholera, nie zniknie to gówno. Może byś się tak poddał, co? Ech. O, siema. Czy oni mogą wybuchać? Bo wiem, że w Personie 4 mogą to robić. O! No i przy okazji, no też w Personę 4 gram na emulatorach. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale zatkałem się przy Shadow Kanji. Cały czas mnie rozpierdziela. Ale ja nie chcę nabijać leveli na siłę, bo tego nie lubię. No więc na razie tkwię w martwym punkcie. Tak jest. Dobra, w takim razie oczywiście. Kto następny? Dobra. Atak. Dobra, to załatwi. I bufu. I to by było na tyle. Dobra, Turkus. Dostałem level. Levele zawsze na propsie. Skill. Dobra, jest. I teleport. A czy ty chyba możesz nas teleportować, czyż nie? Nie, jeszcze nie. I przy okazji, tak jak widzieliście, ask for specific BGM. Dzięki tej opcji. Heal party może. Ta, czemu nie? Dzięki tej opcji będziemy mogli zmienić muzyczkę podczas eksploracji Tartarusa. Nie, stop. Ta, od 43 piętra. Tak więc myślę, że idealnie by było, gdybym doszedł do piętra 50. Ewentualnie rozpierdzielił dwóch bossów. Gin. Wy chyba mu domacie. Garula może? Tak jest! Nie, bo stracę turę. Więc Garu, wystarczy, mam nadzieję, że trafię. Niech będzie Garula. Tak dla jaj, ponieważ nic innego nie mam do roboty.
Bierzmy ich, let's go! A, no tak, czemu dzisiaj w domu siedzę, to chciałem powiedzieć. Kurde, nie mogę się skupić na jednej rzeczy. Więc tak, no... Mam normalnie dzisiaj wykłady z dwoma profesorami. Jeden powiedział, że tam jest zajęty i tam z pracami końcorocznymi, takimi rzeczami, ponieważ no... No chodź. Mnie też coś takiego czeka za rok, ewentualnie za dwa. Mam nadzieję, że będzie coś prostego. O kurwa, co ty jesteś? Może? A tutaj odbije prosto w moją mordę. Nie. Bufu? Nie podoba mi się to, musisz paść. Kurde, od Elizabeth nie wzięliśmy. Nie wzięliśmy żadnego questa, no trudno. Co tam? Dobra. Ogień. Garu. Tak, no tam zajmuje się pracami końcorocznymi, a drugi profesor powiedział, żebyśmy nie przychodzili, ponieważ mieliśmy tydzień temu w czwartek mieliśmy wyjście klasowe w cudzysłowie. Pojechaliśmy tam do fabryki cukru i takie rzeczy. I powiedziała, że jako mieliśmy to wyjście, to możecie dzisiaj nie przychodzić. No i ja nie przyszedłem. Ponieważ walić to. Jeżeli mogę jakiegoś dnia sobie posiedzieć w domu, to ja będę siedział w domu i nikt mi nie będzie nic mówił. Oczywiście. Kurwa. Gin! Powinienem użyć D na mnie. Zio. Dawaj, trzeba to rozpierdzielić w trybie natychmiastowym. Skoro on tyle kurde obrażeń może jednym atakiem zadać, to ja już się boję. To już krytykiem mnie rozwali na 100%. Szok? Kto następny? Junpei, dobra. Wypierdzielaj! Tak to kurde jest. No już po nim, uff! Expa. A, dobra, pieniądze mogą być. 3200 jenów.